Siemanko, ja jestem Sebon. Witajcie w kolejnym popisowym vlogu. Idziemy na hunting po prostu. Jako że mam kilka rzeczy do załatwienia, kilka rzeczy do kupienia w sklepach, to przy okazji zobaczymy, czy trafimy jakieś Hot Wheelsy. Także zabieram was razem ze sobą. Musiałem wrócić teraz do mieszkania, zostawić rzeczy, ale jak widzieliście w pierwszej Biedronce oraz w Kauflandzie nie było totalnie nic. Wszystko przebrane, jakieś poniszczone ostatnie sztuki. Ale jest kolejne miejsce, które chciałem sprawdzić. Mianowicie jest tutaj kilka sklepów dalej i zobaczymy, może tam uda się coś złapać. Także teraz lecimy tam. Szkoda tylko, że no, pogoda troszeczkę się popsuła, bo zaczęło padać. Ale to nic. Lecimy, zobaczymy, trzymajcie kciuki, żeby coś nam się trafiło. Dobra, wróciłem już do domu. W sklepach nie nagrywałem w zasadzie praktycznie nic, ale udało mi się złapać kilka fajnych modeli. Także już pokazuję wam, co fajnego udało mi się trafić. Okej, więc tak. Tak prezentują się modele, które dzisiaj kupiłem. Muszę powiedzieć, że no, jestem zadowolony z dzisiejszego huntingu. Byłem w kilku sklepach, mianowicie na początku byłem w Biedronce oraz w Kauflandzie, to widzieliście na nagraniu, co tam było, w zasadzie nie było praktycznie nic, także nic ciekawego tam nie kupiłem. Następnie poszedłem do Lidla, który kolejny raz był dla mnie szczęśliwy, ponieważ trafiłem tam te dwa modele, mianowicie Honda Civic policyjną, bardzo fajny model. No, prezentuje się naprawdę spoko. Widziałem, że dużo osób, jakby wielu osobom podoba się ten model, także postanowiłem, że ja też sobie go wezmę. Były tam akurat chyba dwa, czy nawet trzy te Hondy. Oczywiście jedną sobie przygarnąłem. No i coś, na co w zasadzie polowałem, czyli RX7. Też bardzo fajny model. Tutaj troszeczkę światło pada, więc nie pokażę wam chyba tak dokładnie, ale jest naprawdę bardzo fajnie wykonany. Zobaczcie te światła z tyłu. No, prezentuje się naprawdę fajnie ten model. No i bardzo się cieszę, że trafiłem na niego. Niestety tutaj karta jest troszeczkę zagięta, no ale był jedyny, także wziąłem tak czy siak. Następnie poszedłem do Pepco, które też mnie zaskoczyło, ponieważ były tam stare case'y. Bardzo dużo było tych Volvo. Oczywiście liczyłem na STH, no niestety się nie udało trafić. Tak czy siak przygarnąłem sobie to Volvo, ponieważ no, też na nie w zasadzie polowałem. Chciałem je mieć w swojej kolekcji. Też bardzo fajny model. Także o, widzicie, nawet rejestracja tutaj jest całkiem fajna. Fajny model, chciałem go mieć. Wiadomo, STH by było lepiej, no ale niestety nie było. I drugim modelem, który w Pepco sobie wybrałem, to taki Mustang. Oczywiście w malowaniu Falcona. Też bardzo fajny, wiem, że bardzo dużo osób zbiera Mustangi. Ja osobiście jakoś Mustangami się nie jaram, ale bardzo podobają mi się po prostu samochody, modele właśnie z Falcona w tym malowaniu. Także wziąłem sobie te dwa w Pepco. No i tam w sumie nagrałem wam, jak widzieliście, było też dużo eskortów. Kurczę, myślałem, że trafię tam naprawdę STH, bo było dużo tych Volvo oraz dużo tych eskortów. Jeśli chodzi o tego eskorta, to też się zastanawiałem, czy sobie go nie wziąć, tego zwykłego zielonego, no ale no, ten eskort wydaje mi się, że chcę go mieć po prostu w wersji STH, także myślę, że kiedyś go odkupię od kogoś, tak czy siak nie brałem go, było też kilka innych modeli, ja liczyłem akurat w tym Pepco, tak jak przejrzałem po prostu całą tamtą skrzyneczkę, że może trafi jakieś STH, no niestety się nie udało, ale i tak jestem zadowolony. No i w sumie po tym Pepco poszedłem jeszcze do jeszcze jednej Biedronki, w której też nie było nic, wszystko było przebrane i na koniec w zasadzie udałem się do Smyka, gdzie znalazłem taki model. W Smyku ogólnie, no wiadomo, droższe są modele, bo jak widzicie tutaj 12 zł, te kupowałem po 8 w Lidlu i w Pepco oczywiście,
Natomiast w smyku jest troszeczkę drożej. Nie było tam zbyt fajnych modeli, zbyt dużo w zasadzie ogólnie nie było Hot Wheelsów, no ale ten, jak zobaczyłem, to postanowiłem, że muszę go wziąć. Także no te 4 zł trzeba było dopłacić więcej, ale podoba mi się. Podoba mi się ten ogóreczek, pick-up. Także to jest dzisiejszy hunting. Myślę, że jest zdecydowanie lepszy od ostatniego, chociaż ostatnio oczywiście udało się trafić tego golfika Treasure Hunta. Tak czy siak jestem zadowolony, szczególnie z tej RX7. No naprawdę bardzo fajny model, także w komentarzu możecie dać znać, który model z tego huntingu Wam się najbardziej podoba. No a jeśli chodzi o sklepy, które dla mnie na razie są najbardziej szczęśliwe, to oczywiście numer jeden jak na razie jest Lidl. Wiadomo, teraz w Biedronkach jest dużo Hot Wheelsów, bo Biedronki też wprowadziły z powrotem je. Natomiast Biedronki są tak przegrzebane, że no, ja nie miałem tam czego szukać już tak naprawdę. Więc Lidl jest top 1 i Pepco na tą chwilę jest u mnie na drugim miejscu. No i co? Ja jestem zadowolony z dzisiejszego huntingu. Możecie dać znać oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, który z tych modeli, które dzisiaj kupiłem, Wam się podoba najbardziej. I dajcie znać, jak tam u Was poszukiwania, które sklepy są dla Was szczęśliwe i co fajnego udało Wam się ostatnimi czasy trafić. Ja Wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Do następnego. Na razie.